Moi drodzy, Hot Wheels Hazel, czas sprawdzić wszystkie triki, błędy, lifehacki i antyhacki, jakie tylko się da. No i przede wszystkim sprawdzić tego skina Bobasa. Zobaczcie, jak on jest potężny, ale to jest naprawdę tak gigantyczny Bobas. Bobas, ej, jest potężny. Gram nim pierwszą gierkę w życiu i on ma większą głowę niż resztę ciała. Ale nie to jest najważniejsze, ponieważ my tutaj testujemy triki. By gram, słuchajcie, oczywiście grę niestandardową z botami, bo tutaj jest najłatwiej to sprawdzić. I patrzcie, już pierwszego trika wam pokazałem. Widzieliście go? Widzieliście go? Czy wy go widzieliście? Spróbuję go zrobić jeszcze w drugą stronę. Czy można tak zrobić? Chyba można. Można! Można w drugą stronę. To jest, słuchajcie, dokładnie tak, jakbyście na jungle rollu się ślizgali. Moja rada jest taka, żeby zacząć nie tutaj wyskakiwać, tylko do samej krawędzi, bo wtedy po prostu podbiec do samej krawędzi, bo wtedy po prostu będziecie mieli największą szansę, żeby się wysoko wbić. Bo patrzcie, na przykład jeżeli ja wyskoczę teraz nie przy samej krawędzi, tylko tutaj, to może być mi ciężko. Może być mi ciężko. Widzicie, już nie mogę tak wysoko się wbić. Miałem delikatne problemy. Tak czy siak, to brzuszkowanie koniecznie musicie sobie ogarnąć, bo ja grając pierwszy mój turniej w życiu zacząłem grać bez tego i było ciężko, no ale później udało mi się nadrobić. Także słuchajcie, to jest pierwsza rzecz sprawdzona. Nie, ja nie chcę tam przychodzić. Ja nie chcę tam przychodzić. Po pierwsze, no możemy sobie sprawdzić, że patrzcie, tutaj można normalnie pod górę wejść. Tak? To jest druga rzecz. Mogę sobie normalnie pod górę wejść, ale ja chciałem wejść tutaj właśnie. Nie, 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 Maciok, wchodź na górę. 10 osób już przeszło. Nie, ja muszę to sprawdzić. Dobra, 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 przychodzimy sobie tutaj. Jestem! Jestem, ja go nadam, przechodzimy sobie tutaj. Ajajaj, niestety tutaj też jest to popsute. To sobie sprawdzaliśmy już wcześniej, w sensie ja to sprawdzałem na YouTubie. Pamiętam, że to sprawdzałem, ale tutaj normalnie można przejść. Niby odpadam, ale zaraz na pewno sobie to ogarniemy. Dobra, teraz postaram się testować jeden trik wtedy, kiedy jeszcze biegniemy, chodzimy, i jeden trik, kiedy jeździmy, żeby jednak przychodzić dalej, bo to było dziwne, ale oczywiście to nie ma znaczenia, bo my tutaj testujemy wszystko, co się tylko da. No tutaj już zacząłem źle, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ty, Bobas, let's go! Dobra, dobra, to teraz w takim razie testuję jeszcze raz to, co chciałem przed chwilą. Ciach, o, to jest też ważne. Nie musicie, słuchajcie, wchodzić na tą czerwoną planszę, żeby was wystrzeliło. Wystarczy, że jakby uderzycie w nią twarzą, coś w tym stylu, to co przed chwilą widzieliście, to czasem może was uratować. Biegnijcie do samego końca, jak się tylko da. Czasami może was to także wystrzelić. Dobra, wbiegajcie sobie tutaj. Jesteście sobie tutaj, no i chcecie biec, tak? Wy nie chcecie jeździć, bo nie macie prawa jazdy. Jesteście Bobasem, nie macie prawa jazdy. No niestety, nie da się, przechodzicie przez mapę. Więc teraz tak, przede wszystkim to ja bym chciał zobaczyć, jakie są autka. Okej, okay, bierzemy sobie tego świtka bajerantka. No i patrzcie, jaką głowę. Ej, w ogóle dziecko straciło kolor. Mój Bobas stracił kolor, o co chodzi? Dlaczego straciłeś kolor, człowieku? Dobra, wybraliśmy autko. No i teraz oczywiście, słuchajcie, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na wyskoku wam coś pokażę, niesamowitego. Tutaj zgarniamy sobie oczywiście nitro i turbo. Ej, ale ten Bobas popyla. I teraz patrzcie, jeżeli tutaj dacie się na maksa do krawędzi, na maksa do krawędzi przy tym wyskoku, to patrzcie, co się stanie. Dobra, ja sobie jadę. Ciach, 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 ja się w ogóle zatrzymałem. Ej, ej, i patrzcie, zwolnione tempo, zwolnione tempo. Nie wiem, o co chodzi z tym zwolnionym tempem, ale jest to za każdym razem, bo widziałem to już wcześniej. Dobra, sprawdzone kolejne triki. Oczywiście lecimy do półfinału i finału. Będziemy cały czas grali Hot Wheels Hazel, aż sprawdzimy absolutnie wszystko, co tylko się da. A jest tutaj tak dużo rzeczy, ale to tak dużo rzeczy. Trzeba zawrócić, trzeba jechać do tyłu, trzeba jechać tyłem. To, że tutaj dziecko miało kolor fioletowy i go straciło, to jest w ogóle dziwne. Teraz przejdziemy też, słuchajcie, tym samą dziurą żółtą i sprawdzimy, czy dostaniemy ten sam samochód. Do tego trzeba jeszcze testować, jaka taktyka jest najszybsza. Czy zeskakiwanie bez brzuszka, czy ześlizgiwanie się i tak dalej. No jest tego masa, cała kupa. Oczywiście, słuchajcie, tutaj jest jeszcze trik, że wskakujecie sobie na barierkę. No i widzicie, no niestety tu się nie udało. A teraz patrzcie sobie, tak? Ciach! A i wystrzeliło mnie! Nie chciałem, żeby mnie wystrzelił. Chciałem pokazać to wcześniej. Czyli żebym dotknął bokiem. Znaczy, żebym dotknął boku, o, żebym dotknął boku tej jakby sprężyny wyskakującej, a żeby mnie to wystrzeliło. Dobra, żółta ten. Ej, ta sama fura jest. Ta sama fura jest. Dobra, to w takim razie sprawdzimy to też w finale, ale znowu moje dziecko straciło kolor. Dobra, ja zawracam. Słuchajcie, ja muszę zawrócić, patrzcie. Nie mogę się zatrzymać. Mam teraz tylko wciśnięty klawisz A, czyli ten wiecie, na bok. Ej, ja mogę się do tyłu, jak naciskam, nic się nie dzieje. Teraz tylko W trzymałem, żeby do tyłu, i on jedzie normalnie. Więc już bardziej się opyla trzymać przycisk na bok. A jak trzymam cały czas wciśnięte A oraz teraz naciskam W,
to on już jedzie. Teraz patrzcie bardziej, jedzie, teraz już nie jedzie. Dobra, banan. Banan został wyrzucony, a wcześniej to też nie działało. Ej, to jest bardzo ciekawe. Dobra, spróbujmy złapać gościa na banana. Albo siebie na banana. Ej! Ej! Okej, jesteśmy z powrotem, to był internet akurat. Chciałem złapać siebie na banana, dobra, okej, to teraz tak, wystrzeliwuję. Tak, to był idealny moment, żeby wystrzelić banana. Dobra, zaczekam jeszcze tutaj. Teraz tak. Banan leci. I teraz ja wpadam w banana. Ej, nic się nie stało. Nic się nie stało, widzieliście to przed chwilą. Wyrzuciłem banana, wleciałem w niego. Tylko nie wiem, czy ten banan rzeczywiście się zatrzymał na tej ziemi. Sprawdzimy to zaraz w finale, bo oczywiście lecimy do finału. Let's go! Jest gigantyczny blast. Baby doll. Tak jest, ej serio, słuchajcie, ten banan mnie zaciekawił. Bo wcześniej jak tutaj grałem, to w ogóle ten banan nie wylatywał. W sensie to było na turnieju, a na turnieju po prostu chyba emotki były wyłączone. Dobra, teraz nic nie robię. Nic nie robię i po prostu slajdujemy. Ale patrzcie, widzicie, oni byli i oni są dużo przede mną. Co jest grane? Oni są dużo przede mną, więc nie opłaca się nic nie robić. Ale patrzcie teraz, skakujesz tu, skakujesz tu. Aj, chciałem właśnie zdążyć na to. Dobra, to teraz spróbuję zrobić tak. A wystrzeliło mnie, no wystrzeliło mnie, dobra. Ja miałem tutaj brzuszkować, miałem wam pokazywać to brzuszkowanie, ale nie! Dobra, to teraz to zrobię, pamiętajcie, ej, strasznie długo się tutaj leci. Strasznie długo się tutaj spada. Bardzo długo się tutaj spada, gościu chciał przybrzuszkować, patrzcie, widzicie, to nie jest trudne. To być może, słuchajcie, wygląda nawet na trudne. Ej, bo tam gościu zapitala, lecimy, słuchajcie, i czy ta sama fura? Nie. I tutaj już jest inna fura, więc ewidentnie widać, że to jest bardziej losowe. Myślałem, że, zastanawiałem się, czy zawsze jest tak, że powiedzmy ten sam kolor dziury daje ci to samo. Czy być może w tej, w jednej powiedzmy gierce jest zawsze inaczej, no ale to raczej nie jest po prostu losowe, tak przynajmniej mi się wydaje. Samych samochodów też nie wiem do końca, ile jest rodzajów chyba ze 4. No ja muszę jechać, bo tam gościu. Oni są przede mną! Mordo, nie rób mi tego! Nie rób mi tego, czy ja będę na drugiej pozycji? Nawet nie byłem na drugiej pozycji, ale ważne jest to, że sprawdziliśmy niesamowicie dużo trików, a Waskola się popisała, ale my lecimy dalej, wracamy na Hot Wheels Hustle. Dobrze, kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić i musimy to sprawdzić w ćwierćfinale, gdzie mam najwięcej marginesu błędu, to jest wskoczenie na te kołowrotki. Te kołowrotki, które się kręcą, to widziałem, że da się zrobić. Też widziałem ludzi, którzy próbują to robić i im się nie udawało, więc ja to teraz muszę zweryfikować. Let's go! To słuchajcie, trzeba stanąć, nie, o właśnie, poczekajcie, tutaj muszę stanąć. Muszę stanąć i teraz muszę zrobić ciach. Ajajaj, przeleciałem przez tą rączkę, jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz, ciach. Ciach. Oj, a teraz przeleciałem w ogóle przez to. Dziwne, poczekajcie, ja sobie zaczekam, żeby nie było. I teraz w ogóle spróbuję. Aj, teraz źle wyskoczyłem, jeszcze raz Maciuch. Jeszcze raz Maciuch, źle to robisz. Teraz ciach, ciach, o właśnie tak, takie coś chciałem zrobić, żeby mnie to w biegu wywaliło. Jeszcze raz Maciuch, ciach. A nie, dobra, słuchajcie, ostatnia szansa. Nie, ostatnia szansa, teraz ciach, ciach. Aj, no przelatuję, słuchajcie, nie wiem czy się da. Serio, moi drodzy, wydaje mi się, że tam przez tą tekturę się po prostu przechodzi. Ale jest inny trik, tutaj słuchajcie jest trik. Tutaj, można skakać w nieskończoność. Patrzcie, nie, Maciuch, nie rób tego. Można skakać w nieskończoność, oj, chyba jednak się nie da skakać w nieskończoność. Widziałem filmik, gdzie gościu tutaj brzuszkował w nieskończoność. Tak jak słuchajcie, na, o, właśnie w taki sposób, coś w tym stylu, patrzcie. Jestem już w powietrzu, ale kurczę, bele, marcepele, nie działała ta spacja tak, jakbym chciał. 10 osób już przeszło. Wydaje mi się, że może być ciężko mi się przedostać dalej, biorąc pod uwagę, ile tam jest ziomali. Ej, serio, słuchajcie, troszeczkę się zagmatwałem, ale chciałem bardzo sprawdzić, po pierwsze wskakiwanie na ten kołowrotek, a po drugie sprawdzić właśnie to przeskakiwanie. Ja jadę dalej oczywiście, 13 osób, nie no, to nie ma szansy, troszeczkę się zagapiłem, 14 osób, 15, 16. Dobra, póki co to te boty robią mnie na bajo, jajo, ale ja oczywiście jestem tutaj w celach naukowych. Chociaż teraz spróbujmy rzeczywiście zrobić coś bardziej na tej jeździe. W sensie, że już jak będziemy samochodami. No nie, no jak ja tego nienawidzę, że mój gościu. Nie rób mi tego. Dobra, akurat tutaj nie skończyłem, aż tak źle na tym. Powiem wam przecież, ciach, ciach. No nie, dobra, wystrzeliło mnie. Oczywiście, słuchajcie, brzuszkujemy. Muszę wam pokazywać, jak to się robi. Patrzcie, widzicie, dosłownie dwoma skokami jestem w stanie to pokonać. I tutaj też mam szybkie tempo. Tym razem żółty dał nam znowu tę samą furę. I teraz tak, ja chcę spróbować, słuchajcie, banana. Ja chcę się zatrzymać. Po pierwsze, do tyłu nie mogę jechać. Trzymam teraz S. Tylko trzymam S, a nawet zgarniam nitro. Dobra, wiecie, gdzie spróbujemy zawrócić? Na kołowrotku. Nie chcę nitro, ja chcę wpaść w banana. Poczekajcie, banan.
Ajajaj, nie da się chyba, dobra, tutaj spróbuję zawrócić, albo nie, może tu, o, tak, jechałem w bok, jechałem praktycznie bokiem. Teraz jak? Znowu, słuchajcie, jadę w bok, no nie da się nic zrobić, a pana na jak wrzucę, to gdzie on spadnie? Nigdzie nie wpadł. A teraz ja mogę w bok? Proszę, no dajcie mi pojechać w bok, a jak uderzę piąchą, to nic się nie dzieje. Dobra, to w takim razie, słuchajcie, ja czekam na jakiegoś gościa, na jakiegoś ziomala, który tu będzie przejeżdżał, bo ja bym chciał go uderzyć. Chcę w niego wjechać i jednocześnie o, jest! Dobrze. I teraz ciach! Ajajaj, nie udało mi się! Co prawda użyłem nogi, a nie tego, ale poczekamy na niego, poczekamy jeszcze na kogoś. Słuchajcie, 10 osób przeszło. Dobra, mamy was! Mamy was! Nie! Chodźcie tu! No nie! No nie, dobra, 14 osób, muszę jechać. Słuchajcie, muszę, jestem 15. Nie tak łatwo jest w kogoś wjechać, w kogoś wcelować. Przede wszystkim to bardzo jest ograniczone pole widzenia w tym bolidzie. Jeżeli graliście, to na pewno wiecie, o co chodzi. Być może na telefonie można się obracać lewo-prawo, na komputerze nie można po prostu się obracać, a przynajmniej ja tego jeszcze nie odkryłem, jak to zrobić. Ale teraz kolejny raz weźmiemy sobie żółty kolor, sprawdzimy tym razem, jaką furę dostaniemy, bo fury chyba są 4. Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że są 4 fury. Jest ten, którego mam na bluzie, jest ten, którym jechaliśmy przed chwilą, ja se spadłem. Gdzie się teraz odrodzę w sumie? To jestem ciekawy. Aha, tutaj dosyć blisko. Dobra, ciach, ciach, ajajago, nado, la partida. No tutaj muszę się, słuchajcie, no dawaj. No tutaj się, słuchajcie, muszę śpieszyć, bo tam są ziomale. Ciach, ciach, ale ja to robię bardzo szybko, bardzo sprawnie. I tutaj od razu brzuszkujecie na tą taśmę, tutaj też się robicie. No i znowu, słuchajcie, inna fura, ale ją już mieliśmy. I teraz, tak, muszę w nich wjechać. Ciach, nie wcelowałem, dobra, gonię ich. Jeszcze, słuchajcie, ich dogonię. Ciach, ciach! Ej, naprawdę, to nic nie daje. Nie wiem, czy ich dotknąłem wtedy, ale byłem o włos. Dobra, poczekajmy. A albo wyrzucę banana. Ajajaj, chciałem, żeby oni dostali banana. Dobra, poczekam jeszcze. No, jedźcie, ziomale. Wyrzucam banana. Ajajaj, wszystko za szybko dzieje, ale znowu chciałem w bok. Nie da się w bok. Co się tutaj wyprawia, słuchajcie, ten dinozaur. Co ty wyprawiasz, gościu? Dobra, poczekam na kogoś. Wyrzucę banana sobie. No nie, no on spada pod ziemię, sami widzieliście. Wyrzuciłem banana i gdyby on osiadł na tej ziemi, to na 100% bym w niego wjechał. A tutaj policjant. No panie policjancie, czy panu tak wypada prowadzić niebezpieczne auto? Wydaje mi się, że nie do końca. Dobrze, mamy finał w takim razie, więc teraz będę miał naprawdę mało czasu, ale jest jeszcze kilka rzeczy, które chcę przetestować. No i moi drodzy, co tym razem będziemy mieli za łapkę? Oj, Hot Wheels Hustle, jak to możliwe? Nie mam pojęcia, panie władzo, serio. Ej, dobra, jest dwóch policjantów, muszę przed nimi uciekać, ciak! Ej, serio, ten bobas ma tak gigantyczny łeb, że to jest niesamowite. Czy tutaj można wskoczyć, moi drodzy? Można! A tamten gość jak tam wypadł, to patrzcie, przecież on nie ogarnie tego, jakbyście chcieli. Nie wiem po co, to można tutaj wskoczyć. Kolejny trik do sprawdzenia przez Maciucha. Do tego wydaje mi się, że te trampoliny po bokach, po lewej i po prawej stronie, one strzelają częściej niż ta na środku. Teraz znowu bierzemy sobie żółty ten i mamy znowu ten sam samochód, patrzcie. Do tej pory w tym odcinku wsiadaliśmy tylko w żółtą dziurę i dostawaliśmy tylko dwa rodzaje samochodu, czyli ten oraz ten niebieski. Nie dostaliśmy tego, który ja mam na bluzie, sami zobaczcie, jaki to jest, ten. Oraz nie dostaliśmy takiego muscle cara jakby, no nie, tego muscle cara, który ma rury wydechowe w silniku. Dobra, tutaj szlaban, uderzyłem się w łeb, dobra, jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz, poczekajcie, przejadę przez to. Teraz tak, zwalniam, nie, dobra, ja chcę jechać wolno, nie, mordo, ja chcę jeszcze raz banana zrobić. Okej, patrzcie, teraz jadę, praktycznie się nie ruszam z miejsca, ciach, banan. Aha, wyleciał poza planszę. I to mi dało wygraną. Nie! Okej, teraz będę się skupiał na starcie. Zagramy sobie ćwierćfinał, półfinał, finał i różne rzeczy sprawdzimy. Teraz na przykład nie robię nic, nie ruszam się w ogóle, nic nie robię i zobaczymy, jak to jestem z innymi. Generalnie jestem podobnie, ale raczej bym powiedział, że w tyle. W sensie, no tam się wszyscy po prostu skotłowali, dlatego tak to wyszło. Nie, dlaczego pod moją rozmację ty zrobiłeś? Ty lamusie jeden, ty głupi bobasie! Nie, tak serio, słuchajcie, tutaj było taka defaultowa, no i co tak wolno? Teraz spróbujemy oczywiście przebrzuszkować tą stroną lewą, żeby nie było, że można tylko prawą. Tutaj też można i przy okazji wsiadamy w różową dziurę, no i widzicie, tę furę mieliśmy. Tą furkę, słuchajcie, mieliśmy i teraz tak, patrzcie, co się dzieje. Ja go dorwę, ja tego gościa dorwę. Ciach!
No, dotykając go, użyłem stopy i to nic nie dało. Czyli emotki ostatecznie, słuchajcie, definitywnie nie działają tu w ogóle. Czy to banan, czy to pionka, czy to, słuchajcie, oczywiście stopa. To by nic nie dało i tak, ale spróbuję jeszcze. Patrzcie, można blokować ludzi. I generalnie uderzając w nich, zawsze się ich troszeczkę spowalnia. Zawsze troszeczkę można ich wytrącić z takiego, patrzcie, na przykład teraz wjadę. O, i to go spowolniło, to prawda bardziej mnie, a nie jego. Ale to dlatego, że po prostu ja to źle zrobiłem. Zula, czyli pan policjant, w porządku pilnuje, ale jedzie, tak, on ich goni. Dobrze, niech ich goni, no będzie nas gonił także w półfinale. Dobrze, ludzie sobie dojeżdżają, tutaj nie wiem co się dzieje. Dlaczego ty Messi? Messi myśli, że jest na treningu i że on sobie tutaj, słuchajcie, urządza bieżnię. No bardzo fajnie jest. No nie za fajnie, bo ja nie wiem co ty robisz. Okej, os, koniec rundy, więc teraz przede wszystkim sprawdzimy inny start, a po drugie inną dziurę, bo są, tak jak mówię, wydaje mi się, że są cztery rodzaje samochodu, ale one są jakoś losowo rozdawane. O, bo żółta dziura może dać niebieski, różowa może dać niebieski, ale z kolei teraz, słuchajcie, od razu zrobię tak, ciach, czyli najszybciej jak się da i patrzcie, oni mnie dogonili, więc to tak naprawdę chyba nic nie daje. To chyba po prostu nic nie daje, oczywiście będzie to, słuchajcie, to jest rzecz do testowania. Ciach, idealnie! Teraz pięknie to wyszło, bardzo szybko, dawaj Bobas, nie spadaj, okej, jest git, jest jako rado. Nie wchodź do dziury, o dobrze, udało mi się uratować, teraz sprawdzamy zieloną. No i tej fury jeszcze nie było, tak jest! Ej, patrzcie, dobrze wygląda ta głowa. Ta głowa co wystaje, ona wygląda dobrze. Moi drodzy, na 100% można jakoś zbagować tę grę, żeby się zatrzymać. Na 100%. Patrzcie, ja praktycznie teraz nie ruszam się z miejsca. Ludzie mnie wyprzedzają, o nie, muszę ich gonić. Maciu, goni ich, dobrze, na turbo, let's go. Zgarniamy sobie także tutaj turbo, ciach. Let's go, dobra, tutaj kolejne turbo, przejeżdżamy sobie pod szlabanem. Ciach, prawie się zamknął za mną, ale jest dobrze. Teraz kolejne turbo i jeszcze jedno turbo. Mamy cię i teraz, dobra, mamy to i jeszcze zgarniamy jedno turbo. No i patrzcie, nie dogoniłem ich, ale ich nadrobiłem, serio. Tutaj jest naprawdę ciężko gonić na Hot Wheelsach. Oczywiście można mieć szybsze lub wolniejsze tempo, ale generalnie cokolwiek byś nie robił, cały czas lecisz do przodu. Bo patrzcie, na przykład, nie wiem, na Lawalędzie, jak sobie wpadniesz do lawy, to po prostu cię wywala z mapy, respisz się na nowo i tak dalej. Tutaj tak naprawdę nie ma. Tutaj nawet jak popełnisz błąd, to po prostu jedziesz dalej do mety. Troszeczkę wolniej, ale cały czas w tym samym kierunku. A na innych mapach można się po prostu wywalić albo odpaść. Tutaj nie masz jak, tutaj nie da się odpaść. No nie? Tutaj się po prostu nie da. Tak czy jak? Ja go nago do La Partida. Teraz, słuchajcie, robimy coś innego. Teraz jeszcze inny start, bo teraz robimy ciach. O, to było dobre. To było szybsze, słuchajcie, tutaj spadłem samoistnie, tak, na brzuszek spadłem sobie. A do tego jak slajdowałem, że tak powiem, no patrzcie, zdecydowanie wolniej. Zdecydowanie ta trampolina po środku gorzej oddaje. W każdym razie, wracając. Teraz, jak już slajdowałem sobie moim bobasem, to użyłem podwójnej spacji i wtedy mnie troszeczkę wystrzeliło. Dobra, jeszcze raz w takim razie różowy. O, i tej furki też jeszcze nie było. Moja ulubiona furka, która moim zdaniem najgorzej brzmi. Ona najgorzej brzmi, bo w ogóle patrzcie, że jest to, widać z tego skina Bobasa to kręcidełko, którym się nakręca tą zabawkę. Widać jak się kręci. Tak czy siak, ten samochód najgorzej brzmi, ale jest mój ulubiony, bo mam go na bluzie i let's go. Tutaj się podnosi oczywiście, bo jak widzisz szefa, to wiadomo, że się podnosi. Tutaj zgarniamy sobie boosta, zgarniamy sobie kolejnego boosta, tutaj jeszcze jednego boosta przejeżdżamy. I ja mogę nawet spowolnić, mogę nawet wyrzucić banana i wygrywamy to, moi drodzy, sprawdzone naprawdę. Naprawdę mnóstwo trików zostało sprawdzone. Ej, ta głowa jest na pół ekranu, to mnie troszeczkę przeraża. Standardowe 10 zakręceń na koniec odcinka. Wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, ale także dać znać, jakie jeszcze triki są do przetestowania na tej mapie, bo dzięki temu, że mamy gry niestandardowe, będzie to można robić giga łatwo. Nie jest tak jak do tej pory było, że trzeba było po prostu na nie czatować i tak dalej. Można to, słuchajcie, po prostu zrobić wygodniej, przyjemniej, ale także lepiej. No dzięki temu, że mamy do tego lepszy dostęp. To są wszystkie triki, które ja pamiętam, które ja też widziałem na YouTubie czy na TikToku. Na pewno jest ich więcej i na pewno tych trików, ich haksów będzie się pojawiać także więcej, jak ludzie będą na niej grać. To jest oczywiste. Myślę, że prędzej czy później ktoś wykmini taki sposób, aby się tam zatrzymać albo nawet zawrócić. Nie wiem, jak to zrobi,
Nie wiem, serio, ale tak bym obstawiał, że kiedyś ktoś to wymyśli. Także wtedy na pewno będziemy musieli sobie to testować. Jeżeli znacie jeszcze jakieś triki właśnie na tej mapie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, a wtedy zrobimy sobie drugą część z aktualizowaną, gdzie będziemy sobie sprawdzać właśnie jeszcze kolejne rzeczy, bo póki co to były takie, które widziałem, a wiadomo, że to były rzeczy z bety, więc to jest dopiero jakaś część, tak, rzeczy, które można tam przyświrować, no a także rzeczy, które sam wymyśliłem. Tak czy siak, moi drodzy, żegnam się z wami jeszcze jednym zakręceniem, jeszcze jedno zakręcenie, jest tutaj z wami szczęśliwe kręcenie. Zostawcie suba, nie bądź paruwa, a będzie gizwowa, bo właśnie dla was wypada coś specjalnego w tym momencie. Ej, to jest bardzo specjalny skin, tak? Bardzo, bardzo, bardzo specjalny.